przeżyli ze sobą 70 lat w związku małżeńskim. Dziś nadal kochają się tak jak przed laty, kiedy to stanęli na ślubnym kobiercu. Państwo Stanisława i Czesław Szafarczykowie twierdzą, że najważniejsze w związku jest prawdziwa miłość, szczerość, szacunek i wzajemne wsparcie. Z okazji pięknego jubileuszu jubilatów osobiście odwiedził burmistrz miasta i gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, przynosząc kosz pełen kwiatów oraz upominki, które miały wyrazić szacunek i podziw dla tej niezwykłej pary. Drodzy jubilaci, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia Pani Stanisławo, Pani Czesławie z okazji tak długiego pożycia małżeńskiego. 70 lat to rzeczywiście jest to powód do satysfakcji. Nie wiem, czy my doczekamy tyle lat w ogóle życia, jak wy doczekaliście wspólnego pożycia małżeńskiego. Oliwia Szafarczyk chętnie podzieliła się swoimi refleksjami na temat ukochanych dziadków. Dziadkowie są zawsze uśmiechnięci, to jest przede wszystkim. Jak tutaj przychodzimy, zawsze są zadowoleni, nigdy nie narzekają. Wiadomo, czasem coś zaboli, czasem już są w takim wieku, że a to się gdzieś przewrócą, a to gdzieś się uderzą, ale naprawdę nigdy nie narzekają. Dziadek cały czas mówi, że jest super szczęśliwy, super zadowolony ogólnie z życia. Babcia tak samo. Babcia jest super żartownisiem, także też bardzo lubimy z nimi rozmawiać. Oczywiście są ogromnym wzorem do naśladowania. Pochodzący spod Zamcza pan Czesław opowiedział podczas spotkania o swojej miłości od pierwszego wejrzenia do pochodzącej z Piekoszowa pani Stanisławy, która od samego początku tę miłość odwzajemniła. Ich małżeństwo pomimo wielu trudności, w tym straty trójki pierwszych dzieci, wykazało niezwykłą siłę i zdolność do wzajemnego wsparcia. Jubilaci podkreślają, że kluczem do szczęśliwego związku jest wzajemne zaufanie, szczerość i prawdziwa miłość. To jest, żeby jedno w drugiego wierzyło. Bo jak nie wierzy, jak jedno kłamie, drugie kłamie, no to niestety to się nie będzie żyło razem. No, a my od młodych lat jedno drugiemu wierzyło i już. Szczerość. I kochało się. Ja chodziłam do szkoły, do Kielc, jeździłam pociągiem, a dawniej pociągiem jak się jeździło, no to tłok był, nie tak jak teraz co tego. A mąż chodził do pracy, młody był, bo to ja miałam 18, on miał 22 chyba. No to dzieci jeszcze. No dzieci. No to jak to się stało, że wy przetrwaliście ze sobą? Od pierwszego wejrzenia. Od pierwszego wejrzenia, tak jest. Jak się poznałem, no tak już się zakochałem. Po śmierci trójki pierwszych dzieci państwo Szafarczyk doczekali się jeszcze czwórki. Ich najstarsza córka zmarła 11 lat temu. Dzisiaj, mając 17 wnuków i 24 prawnuków, państwo Szafarczyk są żywym dowodem na to, że miłość, szacunek i wsparcie mogą stworzyć fundament, na którym zbudowane jest prawdziwe szczęście rodzinne.